Zdalne nauczanie było i jest nowością w obecnej sytuacji dla nauczycieli, dzieci, ale również rodziców. O tym, z jakimi problemami muszą się zmagać i jak efektywnie uczyć się online, powiemy w dzisiejszym programie Świat Twojego Dziecka. Dzisiaj łączymy się trochę w nietypowy sposób online. Tak teraz też wygląda nauczanie. Szkoła przeniosła się do internetu ze względu na sytuację i ta nowa rzeczywistość przyniosła wiele wyzwań zarówno nauczycielom, dzieciom, jak i rodzicom tych dzieci. Każda z tych grup stoi przed trochę innymi trudnościami i wyzwaniami związanymi z tym, że szkoła przeniosła się do internetu. Teraz ten kontakt z nauczycielami właśnie jest poprzez sieć i dla dzieci jest to o tyle nowa sytuacja, że dla niektórych ten kontakt taki nieosobisty, niepersonalny wywołuje dużo stresu i niepokoju. Sama też jako psycholog doświadczam tego, że wiele z dzieci nie do końca jest gotowych na to, żeby porozmawiać chociażby przez telefon, nie mówiąc już o tym, że dla nich krępujące czasami jest też właśnie łączenie się poprzez wideorozmowę. I mimo tego, że mają dużo trudności, które gdzieś nie zostały jeszcze rozwiązane podczas na przykład terapii, to wiele z tych dzieci rezygnuje ze spotkań ze względu właśnie na te ograniczenia, które mają poprzez skrępowanie, poprzez wstyd. Tak samo dzieje się też w kwestii chociażby tego kontaktu z nauczycielem. Moi drodzy, teraz video. Które już zadanie robimy? Ostatnie. Jotka. Ostatnie przykłady. Ile ci wyszło? Ile ci wyszło, Natala? No mi nie wyszło w K. Mi wyszło 5. Ale wzór skróconego mnożenia to robisz 1 minus... A kwadrat minus B kwadrat. Dobra, okej. A to nie było A kwadrat jeden minus 2 AB. Minus 3 pierwiastki z 3 do kwadratu, okej. To, co jest wyzwaniem dzisiaj dla dzieci, to jest środowisko, w którym przyszło im się uczyć, ponieważ uczą się w domu. Dzieci mają taką potrzebę, zresztą myślę, że my dorośli też, rytuałów, rutyny i przyzwyczajania się do tego, co znamy. I kiedy dzieci chodziły do szkoły, to miały zachowany taki rytm dnia. Wstawały rano, jadły sobie śniadanie, szły do szkoły i tam spędzały kilka godzin ucząc się. Teraz ta cała nauka musi odbywać się w środowisku domowym, gdzie jest wiele rzeczy, które dzieci rozprasza. Ponieważ siedząc 45 minut w szkole, no to wiadomo było, że te 45 minut muszą skupić się, wysilić swoje funkcje poznawcze, no i później będzie jakaś chwila przerwy. Natomiast w domu wszystko ich kusi. Kiedy spotykam się online teraz właśnie z dziećmi, to one bardzo często wskazują na to, że mimo iż łączą się z nauczycielami na takiej lekcji wirtualnej, to wokół siebie na przykład mają włączony telewizor albo jakieś swoje, nie wiem, ulubioną kostkę Rubika, którą gdzieś potrzebują dotknąć i co z nią zrobić. Bądź też gdzieś ich pupil przynosi im zabawki do zabawy i to wszystko powoduje, że skupienie uwagi jest bardzo trudne. I kiedy dzieci mają zapewniony system nauczania poprzez dorosłych, czyli właśnie jest te 45 minut, później jakaś przerwa, tych godzin one wiedzą, że jest 5 czy 6, wracają do domu, więc mają taki rytm zachowany i on jest wyznaczany poprzez funkcjonowanie i poprzez też właśnie osoby dorosłe. Teraz, kiedy to nauczanie jest w domu, one muszą często zorganizować się same, ponieważ na przykład rodzice idą do pracy i nauczyciele dosyłają im pewnego rodzaju zadania, z których muszą się rozliczyć i dzieciom jest trudno zaplanować właśnie ten czas na rozrywkę, czas na to, ile mi zajmie nauka z danego przedmiotu, ile czasu muszę poświęcić na napisanie zadań z matematyki, a ile na przykład na wypracowanie z polskiego. I często ten czas jest dla dzieci niewystarczający, ponieważ źle go sobie rozplanują. W szkole, kiedy zajęcia odbywały się w takim trybie, nazwijmy
nazwijmy to normalnym, ten czas był wyznaczony poprzez dzwonki, poprzez właśnie funkcjonowanie szkoły. I nikt z dorosłych nie przygotowywał dzieci do samodzielnej organizacji pracy. Natomiast teraz jest to od nich wymagane i powoduje to u nich duży stres i frustrację, ponieważ są rozliczane z czegoś, do czego jeszcze nie były przygotowywane i czego po prostu no, mogą nie potrafić jeszcze zrobić. Julek, widzę, że zabrałeś się za granie na komputerze. Pewnie pamiętasz o naszej umowie. Jezu, mama, spokoju mi nie dasz. Dobra, zrobię to teraz, żeby mieć więcej czasu na później. Daj znać, jak już będziesz przygotowany do jutrzejszych zajęć. To, co możemy zrobić my, dorośli, żeby pomóc dzieciom właśnie odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, to jest próba wskazania im takich podpowiedzi, w jaki sposób na przykład można zorganizować sobie odrabianie lekcji, jak podzielić materiał na etapy, żeby być może zrobić sobie taki podobny system jak w szkole, ileś czasu na dany przedmiot, później chwila przerwy, ważne, żeby ta przerwa też zawierała jakieś formy aktywności, ponieważ oczywistym jest, że nikt z nas nie wytrzyma ileś godzin bez ruchu i bez rozluźnienia, żeby cały czas skupiać tą swoją uwagę. Ważne jest, żeby przypomnieć dzieciom właśnie o świeżym powietrzu, żeby przewietrzyć sobie pokój, żeby na czas też nauki znaleźć w domu takie miejsce, które nie będzie rozpraszać dziecka w trakcie przyswajania wiedzy. Czyli na pewno wyłączyć telewizor, na pewno zadbać o to, żeby nie było jakichś takich dodatkowych, rozpraszających rzeczy, typu jakieś grające zabawki, inne sprzęty, które dziecko bardzo lubi i które aż korci je, żeby gdzieś właśnie dotknąć czy zobaczyć. Czasami też wystarczy rozpoznać, że w pokoju jest zbyt duży hałas poprzez na przykład roboty drugiego budynku obok nas w sąsiedztwie, więc wystarczy wtedy zamknąć okno, żeby ta przestrzeń do nauki była jak najbardziej też zbliżona do takiej szkolnej, ponieważ to dzieci najbardziej znają. Warto też po prostu porozmawiać z dzieckiem, czego ono potrzebuje do tego, żeby łatwiej było mu się czegoś nauczyć bądź skupić. Dzieci, kiedy ja z nimi rozmawiam, bardzo często mówią o tym, że rozprasza ich na przykład obecność innych w domu. I to jest trochę taka sytuacja patowa, ponieważ większość z nas w tym domu musi być. I obok na przykład w pokoju rodzice pracują zdalnie, no i też rozmawiają i też mają jakieś telekonferencje, więc te hałasy gdzieś będą dochodzić. Z drugiej strony mamy młodsze rodzeństwo, które na przykład w tym czasie będzie się bawić, będzie głośne, albo gdzieś się uderzy i będzie płakać głośno. I te wszystkie czynniki na pewno mają ogromny wpływ na to, czy dziecko w danym momencie może mieć tą przestrzeń do nauki. Jeśli właśnie zauważymy, że te bodźce gdzieś docierają i jest ich zbyt dużo, to też warto mieć kontakt z nauczycielami, ponieważ nauczyciele bardzo chętnie rozmawiają z rodzicami i szukają wspólnie z nimi rozwiązań. I można na przykład porozmawiać z nauczycielem, że w tym i w tym okresie było w domu, powiedzmy, nie wiem, głośniej, trudniej i pewnie nasze dziecko z tego powodu mogło czegoś nie odrobić, czegoś się nie nauczyć i poprosić o poszukanie wspólnie rozwiązań, żeby zarówno dziecko, jak i nauczyciel mieli między sobą taką nić porozumienia, a rodzic fajnie by było, jeśli będzie towarzyszył dziecku właśnie w tym porozumiewaniu się tak bardzo nieznanym do tej pory dzieciom, bo oczywiście oni między sobą bardzo fajnie funkcjonują w świecie wirtualnym i w takiej przestrzeni, powiedzmy, komunikowania się na zasadzie Messengera czy SMS-ów, natomiast jeśli chodzi o załatwienie takiej sprawy z dorosłymi, no to już jest to dla nich trudne. Kochanie, nie umiesz sobie z czymś poradzić? A pamiętasz, jak pani to robiła na lekcji? Spróbuj sobie przypomnieć. Ostatnio wystarczyło tylko kilka minut i od razu wszystko ci się przypomniało. A jeżeli będzie źle, to pani na pewno pozwoli ci poprawić. Chodź, pomogę ci.
dzieci w różnym wieku mają w tym okresie trochę inne potrzeby i trochę inne wyzwania. I jeśli patrzymy na dzieci takie klas 1-3, to im zadania są tak konstruowane poprzez nauczycieli, żeby były teraz atrakcyjne. Dużo rzeczy jest właśnie w postaci takich gier, jakichś platform takich edukacyjnych i większość z dzieci traktuje to czysto jako zabawę. I nie do końca potrafią to rozgraniczyć, że ta gra jest powiedzmy na ocenę, jest na zaliczenie, mają trudność w tym, żeby ewentualnie oderwać się od tego, bądź też w ogóle zasiąść do zajęć. Sporo rodziców kontaktuje się ze mną właśnie z taką trudnością, że dzieci te mniejsze w ogóle nie chcą siadać do lekcji, do czytania książki, do pisania zdań czy literek, ze względu na to, że dla nich dom jest domem. I tam się nie uczy, one nie wiążą tego właśnie z systemem edukacji i nawet jeśli łączą się z nauczycielem, powiedzmy wirtualnie, to jest to dla nich pewnego rodzaju miłe spotkanie, nie kojarzą w ogóle tego z nauką. I tu zaczynają się właśnie płacze, dużo niechęci, jakieś takie napięcie związane z tym, że jednak rodzice są zobowiązani do egzekwowania pewnych zadań i rozliczania dzieci z tego, czy zrobiły pracę, czy nie. Natomiast dzieci są sfrustrowane tym, że nagle rodzic wchodzi w taką trochę inną rolę i jeszcze wymaga od nich pewnych rzeczy w domu, gdzie one chcą się bawić, bo mają swoje zabawki, bo dla nich to jest czas wolny i nie do końca rozumieją, że szkoła funkcjonuje tylko trochę w innym systemie. Natomiast jeśli patrzymy na nastolatki, to one z kolei mają taką trudność, żeby rozgraniczyć korzystanie z komputera w kontekście zajęć i w kontekście lekcji od tego, żeby używać go do takiej formy przyjemności. I wielu z nastolatków mówi też mi o tym, że nawet siadają do lekcji z takim zapałem, że dobra, szybko skończę, będę miał już to z głowy, po czym wyświetla się jakaś reklama nowej gry na YouTubie, żeby sobie to obejrzeć, jak inni YouTuberzy w to grają. No i taki nastolatek mówi, dobra, to tylko 5 minut sobie obejrzę, a później rzeczywiście siądę do lekcji. No i z 5 minut robi się godzina, dwie, nastolatek jest później znużony, jego uwaga i w ogóle funkcje poznawcze wyczerpują się na to, żeby przetwarzać informacje, które dostaje chociażby właśnie z YouTube'a i kiedy ma później usiąść i napisać wypracowanie, bądź zrobić ileś zadań z matematyki, to jemu wydaje się to tak strasznie trudne i zaczynają dzieci mieć trudności, żeby w ogóle rozpocząć jakieś zadanie, bo zawsze mówią sobie, dobrze, no to rozpocznę, ale jeszcze 5 minut sobie pogram, albo o, ktoś napisał, no tylko mu odpiszę i wtedy zacznę. Natomiast w szkole, kiedy siedzi na lekcji, to taki nauczyciel ma więcej możliwości do tego, żeby skontrolować, czy żeby przywołać uwagę tego ucznia, że w danym momencie czytamy podręcznik, czy robimy jakieś zadanie. Innym problemem okazuje się zbyt długie siedzenie dzieci tak w ogóle wieczorami. I dzieci trochę zaburzyły sobie te godziny, w których zazwyczaj chodziły spać, zazwyczaj się budziły na zajęcia. Powiedzmy, jeżeli nastolatek chodził spać około 22, 22.30, tak teraz potrafi siedzieć do godziny 1, 2 w nocy i później spać na przykład do 10 czy tam do 13, gdzie normalnie już zawsze był w szkole i w zasadzie funkcjonował od samego rana. Takie zaburzenia właśnie tych rytmów okołodobowych prowadzą też często do zaburzeń nastroju. Nastolatek jest wtedy bardziej drażliwy, jest niewyspany, jest ciągle zmęczony, co będzie skutkowało obniżaniem się nastroju, obniżaniem się energii, efektywności. I teraz rodzice zauważają to bardzo często, że to przestawienie tego rytmu wpływa na inne zachowanie ich dzieci w domu. Julek, chyba już dosyć tego grania na komputerze. Weź się w końcu za lekcję. No dobra, mama. Zaraz to skończę i pójdę odrabiać. Miałeś iść odrabiać lekcję pół godziny temu. W ogóle nie słuchasz tego, co się do ciebie mówi. Zobaczysz, zaraz wyłączę ci internet i nie będzie grania. No rany, już 2 minuty. Thank you.
To, że dzieci teraz mierzą się z szeregiem trudnych emocji i wyzwań, to jest jedna część, a druga to są właśnie rodzice. I oni również mają w sobie frustrację, że nie dość, że pracują, ogarniają dom, robią to, co zazwyczaj, to jeszcze dodatkowo musieli wejść w rolę trochę nauczycieli, bo oczywiście nauczyciele są cały czas obecni i pomagają, jednak zadania, które są pokazywane czy dawane dzieciom do zrobienia, często spadają na rodziców. To ich pomoc jest tutaj bardzo potrzebna i oni z tego powodu często mają złość i frustrację, że dodatkowo zostali obciążeni pewnymi elementami czy zadaniami. I tutaj ważne jest, żeby rodzice też zadbali przede wszystkim o siebie i jeśli nie mają w danym dniu siły, jeśli nie mają energii na to, żeby jeszcze dodatkowo odrabiać z dzieckiem lekcji, to też warto z dzieckiem porozmawiać, że dzisiaj mój dzień był bardzo trudny, bardzo wyczerpujący i potrzebuję, żebyśmy przełożyli wszelkie pytania, które masz związane z zajęciami na jutro, bądź też wskazanie powiedzmy innej dorosłej osoby, z którą dziecko mogłoby się chociażby połączyć online, która mogłaby mu pomóc, bo pamiętajmy, że rodzice nie są jedynymi dostępnymi dorosłymi, którzy mają brać na swoje barki całość zadań. Być może mamy jakiegoś kuzyna, wujka, starsze kuzynostwo wśród rodziny, którzy chętnie pomogą. Starajmy się w tym czasie też szukać dla siebie rozwiązań, a nie tylko jakby dźwigać te wszystkie trudności, bo myślę, że dzieci też potrzebują zobaczyć, w jaki sposób my dorośli radzimy sobie z trudnymi sytuacjami, że są inni dostępni dorośli, którzy mogą w tym czasie być wsparciem i dawać też pewnego rodzaju takie ujście właśnie tym trudnym emocjom do pogadania, do zrobienia matematyki, do różnych takich zadań. Mamo, zobacz, to mój sprawdzian z angielskiego. Co widzę? Słuchaj, dostałaś 4. No. Słuchaj, myślę, że jesteś z siebie bardzo dumna. To bardzo trudny sprawdzian, słuchaj. Pamiętam, jak prosiłaś mnie, żebym cię przepytała. No, wymyśliłaś bardzo dobry sposób powtarzania słówek. Słuchaj, no twoja ciężka praca dała świetne efekty. Jestem z ciebie bardzo dumna, kochanie. Dziękuję. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, myślę o tym, że dla każdego jest to bardzo nowa sytuacja i to, co możemy sobie w tej sytuacji ofiarować, to akceptacja i poszukiwanie rozwiązań, ponieważ wszyscy pierwszy raz jesteśmy w tej sytuacji, więc tutaj nie ma gotowych procedur. Tak samo nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice muszą odnaleźć w sobie po pierwsze to siłę, a po drugie poszukać alternatyw dla różnych trudności. Są dostępne w internecie takie gotowe lekcje, które oprócz tego, że właśnie odciążają troszeczkę rodziców, bo przecież nie każdy musi się znać na historii czy geografii, to z drugiej strony też są dużą pomocą dla innych nauczycieli, bo przecież są ogólnie dostępne i możemy z nich korzystać. Dlatego zachęcam do tego, byśmy skupiali się na szukaniu rozwiązań, a nie tylko patrzyli na trudności, które mamy, bo one będą zawsze, czy w tej sytuacji, czy za jakieś parę lat pewnie będzie kolejna. Natomiast potrzebujemy wspierać się w tym, żeby dawać sobie właśnie akceptację i szukać tych rozwiązań. To już wszystko w dzisiejszym programie Świat Twojego Dziecka. Na kolejny odcinek zapraszamy 7 czerwca.